30% kobiet przyznaje się do picia alkoholu w okresie ciąży. Profesor Hieronim Bartel jest kierownikiem Zakładu Histologii i Ultrastruktury Tkanek na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym. Od prawie pół wieku zajmuje się embriologią i badaniem wad rozwojowych. Jest autorem ponad 130 prac i członkiem wielu towarzystw naukowych. W ostatnim dziesięcioleciu w centrum jego zainteresowania znajduje się FAS. Płodowy zespół alkoholowy jest to szereg niekorzystnych efektów, które dotyczą płodu, a związane są z nadużywaniem alkoholu przez matkę przed ciążą albo w okresie ciąży. Wiemy na pewno, że narząd płodowy, jakim jest łożysko, niestety nie jest barierą dla alkoholu. Alkohol uszkadza wiele narządów i praktycznie każdy rozwijający się narząd płodu może ulec zniekształceniu. Są to uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, duże niekiedy strukturalne wady dotyczące stawów, serca, nerek i innych narządów. I wreszcie są to charakterystyczne zaburzenia w zakresie twarzoczaszki. Może to być małogłowie, może być to mała gałka oczna albo ogólne spłaszczenie twarzy. Jeżeli kobieta planuje zajść w ciąży, jeżeli kobieta jest w ciąży, powinna absolutnie wyrzekać się nawet najmniejszej dawki alkoholu.